Godzina 20, czas na debatę tygodnia w Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski i witam Państwa ciepło i serdecznie w ten ciepły, nareszcie letni dzień. Drodzy widzowie, bez zbędnych sergieli przedstawiam komentatorów. Tradycyjnie pan mecenas Marek Markiewicz, dobry wieczór panu. Finisko. Oraz redaktor Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Witam pana serdecznie. Kłaniam się, witam, witam. I oto spotkaliśmy się po latach. Wiedziałem, że pan w tym studiu. I szybciej do tego doszło, niż premier Miller przestanie mówić o użyciu wywiadu w celu nabycia obligacji przez premiera. Ja to już drugi tydzień słyszę w tej samej postaci. No przecież na użycie wywiadu w celu nabycia obligacji. No tak, bo wiedział o wojnie i dlatego kupił obligacje, przewidując, że będzie inflacja. Co prawda inflacja nie miała więcej wspólnego z pandemią niż z wojną, no ale to oczywiście nie mógł. Ale co to wywiadowi za różnica, prawda? Dość, że jest na usługach. A posłanka Lubnauer, skąd wiedziała, że będzie wojna? No chyba od sąsiadki premiera. Tak. A skąd myślę? Miała milion, żeby zainwestować. Nawet więcej, 97. A co zainwestowała? Obligacje. No te same obligacje. Też miała swój. Ale w takim o razie. Tym pan premier Miller, z którego skądinąd, przecież bardzo sympatyczny człowiek, nie mówi. Ale dwa tygodnie, tydzień po tygodniu to o tym jest samym. Dziwne, dlatego że akurat pani Lubnauer jest w tej chwili w partii, z którą Miller konkuruje, także wypadałoby, żeby podcinać. To szorstka jest rywalizacja, która okay. przejdzie w miłość zgodnie z hasłem jedna partia, która zjednoczy Tuska, Czarzastego i być może Millera. I tak program rozpoczęliśmy zgodnie z tradycją. Drodzy widzowie, czas na minioną niedzielę. Rosja stara się utrwalić swoją władzę na okupowanych terenach. W Melitopolu i Chersoniu rozdaje paszporty. Rosyjskie obywatelstwa przyznawane są w rekordowym tempie, szybciej niż kiedyś w Donbasie. Były prezes Gazprombanku Igor Wołobujew dołączył do cudzoziemskiego legionu i walczy po stronie Ukrainy. Jeśli nienawidzicie putinowskiego reżimu i chcecie, by Rosja była wolnym, demokratycznym krajem, zgłaszajcie się. Zespół Roberta Kubicy zdobył drugie miejsce w klasie LMP2 podczas morderczego wyścigu 24 godziny Le Mans. Putin rozdaje paszporty w Donbasie. Co to oznacza? Oznacza między innymi to, że szuka mięsa armatniego. Mam rację, panie mecenasie? Rozdaje 23 paszporty, powiedzmy szczerze, i tyle mięsa armatniego w najlepszym wypadku zdobędzie, co nie jest wiele, od razu powiedzmy. Jeżeli obiecał, że rozda więcej, no to popatrzymy. Natomiast bardzo jest ciekawe, z jakiego tytułu pan prezydent Putin wydał dekret o wydawaniu paszportu ukraińskim obywatelom, nawet w trakcie wojny. No przecież to jest jakiś przyczyn. Ludzie sami o to proszą, to jest zresztą długa rosyjska tradycja, 1477 roku. Ile pamiętam, Iwan IV, jak najechał Nowogrod, większość ludzi zamordował, spalił, na męczarniach potopił. Natomiast ci, którzy przeżyli, zapytał ich, które są ich domy. Oni pokazali, które są ich domy, spalił ich domy i powiedział, czy teraz chcą zamieszkać w domach sąsiadów. I w ramach łaski podarował im domy sąsiadów. To mniej więcej tak samo jest. Wymordował iluś mieszkańców Mariupola, wymordował iluś mieszkańców w Donbasie, a tych, którzy przeżyli, powiedział, a może teraz byście paszport rosyjski chcieli. Oczywiście, że weźmiemy. Ale co pociesza, w Chersonie nauczał dłuższy czas ojciec Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. I ten klimat chyba sprzyja także zrozumieniu intencji władzy, bo potem kariera wielka się przed nim otworzyła. To trzeba też docenić. Ludzie chociaż na relacji... Ale ojciec chyba się wyrzekł syna. Później. A to tak się mówi po czasie. Ale panowie, jak to jest w takim razie? Putin morduje, wymordował, jak powiedział Tomek Wróblewski, mnóstwo ludzi w Mariupolu na przykład, rozdaje te paszporty, a taki Macron, taki Scholz, do niego dzwonią, gdyby nigdy nic w ogóle, nic nie widzieli. Tomek. No, znaczy, argument Macrona jest taki, że trzeba utrzymywać jakąś linię kontaktu. I tu trzeba, można się zgodzić, że nawet w czasach wojny z najeźdźcą trzeba utrzymywać jakiś kontakt. Pytanie, czy to musi być prezydent Francji, który utrzymuje ten kontakt, czy nie można to trochę na niższym szczeblu. I tak naprawdę, co negocjują? No bo te rozmowy trwają i Scholza, i Macrona czasem po 2 godziny. Czy ta rozmowa...
Przestań prowadzić wojnę, no. I nie przestanę. Przestań prowadzić wojnę, nie przestanę. I tak dwie godziny. Znaczy, to jest pytanie. No, wcześniej jeszcze myślałem, że Macron przed wyborami stara się o jakąś pracę, tak. I ustalają warunki. No, ale teraz jak wygrał pracę, no, jak już w wyborach. Ale to jest, zadaję to pytanie do śmierci, będę zadawać. Jak nasza pamięć wygląda? Na początku Ławrow opowiadał o małym Żydku, nacjonaliście, z którym nie warto rozmawiać, do czego przyłączył się Putin. Skończyło się to wielkimi oświadczeniami i przeprosinami. Dlaczego Macron, który naszego premiera nazwał antysemitą, spokojnie sobie dalej rozmawia, prawda? Z naszym nie do końca chcąc rozmawiać, prawda? Nad czym wcale nie ubolewam, ale pamięć jakoś się kruszy. Ten mały Żydek nacjonalista w propagandzie rosyjskiej, w propagandzie Putina, drodzy Państwo, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Drodzy widzowie, tak omówiliśmy niedzielę, przechodzimy więc płynnie do poniedziałku. Udzielamy Ukrainie największej pomocy militarnej, jaką kiedykolwiek udzieliliśmy innemu państwu. Jesteśmy też głównym państwem przekazującym ciężkie uzbrojenie. Postawiło to przed ministrem obrony narodowej realne zadanie uzupełnienia stanów uzbrojenia. No cóż, proszę państwa, takie są fakty. Przekazaliśmy, krótko mówiąc, ze swojego. To, jak szacujemy, co najmniej 1 700 000 000 000 dolarów w postaci samej tylko pomocy militarnej. Oczekujemy uzupełnienia tych braków, które powstały w naszych zasobach, także w ramach sojuszniczych mechanizmów wsparcia. To polska armia. Ona jest na straży, ona jest po to, żeby bronić naszych granic i bronić naszej wolności. Ale wzmocnienie jej działania odbywać się będzie, tak jak do tej pory, przez wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. I do części społeczeństwa obywatelskiego należy także program, który rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, Strzelnica w każdym powiecie. Generał Jarosław Różański, mój doradca do spraw bezpieczeństwa, jeszcze z kampanii, teraz z nami pracujący, kiedyś napisał taką książkę o prowokującym tytule Dlaczego przegramy wojnę z Rosją? On jest akurat dowódcą, który wygrał wojnę z Rosją jako jeden z nielicznych w czasie ćwiczeń, które regularnie się w polskich siłach zbrojnych prowadzi. Generał Wojska Polskiego, który pisze książkę Dlaczego przegramy wojnę z Rosją, a potem Szymon Hołownia tłumaczący go, że tak naprawdę napisał książkę o tym, dlaczego wygramy wojnę z Rosją. Nic z tego nie rozumiem, Tomek Wróblewski. Washington Enterprise Institute, którym jestem, razem z Defense 24 od pewnego czasu prowadzimy coś, co się nazywa gry wojenne. I rzeczywiście zapraszamy generałów, od niedawna także amerykańskich, którzy na symulatorze komputerowym odbywają walki. I polega to na tym, że mamy określoną ilość wojsk rosyjskich, bo cały czas to się dzieje w okolicach Bezlet, na samym wschodzie, północnym wschodzie Polski i polskich wojsk. No i tu prawdziwi dowódcy po jednej i po drugiej stronie siedzą i zarządzają. To jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o algorytm, system, ponieważ on uwzględnia i warunki geograficzne, klimatyczne, czyli to nie wystarczy powiedzieć, przesuwam dywizję czy tam pół gdzieś do przodu i w tym momencie zmienia się sytuacja wojenna. Tylko właściwie każdy żołnierz ma swoje uzbrojenie. I te ćwiczenia między innymi polegają nie tyle na budowaniu strategii, co na uzbrojeniu. Jak należy uzbroić nasze wojska, żeby odeprzeć ten atak. To są bardzo ciekawe rzeczy, natomiast one są czysto techniczne. Znaczy tam rzeczywiście mniejsze znaczenie ma sama strategia, co usprzętowienie, jakim sprzętem walczymy. I takie ćwiczenia się odbywały kilkukrotnie i rzeczywiście udało się wreszcie znaleźć takie dozbrojenie polskiej armii, które pozwoliło odeprzeć rosyjskie siły, przynajmniej w budzach Suwoka. No, to musiało być 15 pancerników. Nie, to znaczy okazuje się, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie to zrobić polskim sprzętem,
I to jest podstawowy temat dotyczący rozwinięcia przemysłu obronnego w Polsce. Jakiego sprzętu potrzebujemy? To mniej więcej już wiadomo i te prace są przeprowadzane. Będziemy kolejną taką turę robili w Waszyngtonie. Amerykanie są tym bardzo zainteresowani, jak te działania. No to wiadomo, potrzebujemy samolotów, czołgów, a tu tyle osób mówi nagle, znawców wielkich, po co nam czołgi amerykańskie, po co nam samoloty amerykańskie, po co nam patrioty amerykańskie, nagle tacy znawcy się znajdują. No to powinni grać częściej, ale z opcją wygrał, przegrał. Nie wierzę, żeby ten komputer nie miał takiej opcji. Tylko opowiadanie, że generał głównodowodzący wszystkich rodzajów wojsk wygrał gdzieś w grze komputerowej. I nikt nie płakał przy okazji, bo ani pan Hołownia nie płakał, ani pan Różański. To jest informacja, którą ja bym brał na pierś. Już mieliśmy pułkownika Mazgułę, taki był przechodni, chodził pułkownik Wojska Polskiego po ulicach i krakał. Teraz mamy głównodowodzącego, który nie dość, że wygrał, to jest programowo antyrządowi, przeciwko rządowi, od którego bierze emeryturę jako 60-latek, bo to nie jest starszy człowiek, patrzę na to z góry. A panowie, prezydent mówił coś takiego. Przekazaliśmy broń na Ukrainę wartości 1 750 000 000 dolarów. Mnóstwo pieniędzy, mnóstwo kasy. Niemcy obiecały nam uzupełnienie naszych składów, między innymi czołgi. I tu ani widu, ani słychu, Tomasz Wróblewski. Ja na to patrzę jako szerszą perspektywę. Znaczy dzisiaj podejrzewam, że i Scholz, i Macron, i politycy w Europie zastanawiają się, jak będzie wyglądał ten ład po konflikcie, w przypadku, jeżeli Ukraina zdoła obronić swoje ostatecznie terytorium. Bardzo wzmocni się Ukraina, będzie już bliżej Unii Europejskiej, wzmocni się Polska nie tylko moralnie, ale także i militarnie, ponieważ takim nowym paradygmatem tego, jak ma wyglądać Europa, to będzie już nawet nie tyle energetyka, czyli pozycja gospodarcza, co siła armii, uzbrojenie. No i teraz udozbrajanie Polski z punktu widzenia Niemiec przy bardzo silnej Ukrainie, to może nie być to, na czym będzie zależało Niemcom, bo zmieni się całkowicie pewna równowaga sił w Europie, taki nastąpi przechył na wschód, a dopóki rzeczywiście gospodarka była tym wyróżnikiem, że decydowało, Niemcy są najsilniejszym krajem gospodarczym i tu jest siła. Teraz to się zmienia. Przy założeniu, że Rosjanie nie oszaleją i nie zaatakują Niemiec, przechodząc przez Polskę, której niedozbrojanie jest głupim pomysłem z punktu widzenia Niemiec. Ale przecież miało być szlachetnie, bratersko. Mieliśmy ramię w ramię, mieliśmy walczyć ze zbrodniarzem, który dopuszcza się ludobójstwa. Widać, są różne odcienie ludobójstwa w rozumieniu Niemców, którzy nas pouczają, Francuzów, którzy nas pouczają. W dodatku nie chcą dotrzymać słowa. To jest gorzej nawet w prawie czy w biznesie niż milczeć znacząco. Ale jak cofnie się tam te 70 lat do tyłu i zobaczymy tam 41 rok, kiedy w zasadzie Niemcy dopiero rozpędzali się w Rosji, a już trwały negocjacje na tym, jak ma wyglądać świat w przyszłości i kogo nie wzmocnić. Ale panie mecenasie i Tomek, wczoraj był u mnie profesor Kik. Powiedział coś takiego: Polska nigdy nie będzie silna. Zapomnijmy o tym. Powiedział drugą rzecz taką jeszcze: Polska zawsze była zawali drogą na drodze Niemiec i Rosji. Boże, drogi. To akurat prawda. To prawda. Nie, to bankart traktatu wersalskiego jeszcze. To Polska była zawali drogą. Prawda? To trzeba o tym pamiętać. Przez ostatnie pięć... To jest ich filozofia. Właściwie od czasów Caryce Katarzyny mamy Europę podzieloną w ten sposób, że mamy dwa takie potężne filary, to jest właśnie Rosja i Niemcy, i ziemia pomiędzy. I za każdym razem, kiedy pomiędzy powstawała jakaś próżnia, pustka polityczna, dochodziło do wielkich wojen, czy do pierwszej, czy drugiej, czy zimnej wojny. Zawsze to był ten problem, kto kontroluje to pomiędzy. A Caryca, dodajmy, z domu Anhalt-Zerbst, urodzona w Szczecinie, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie z dynastii Romanowych. Czy jesteśmy w stanie to przekręcić, że
Polska, Ukraina przestaną być ziemią pomiędzy? Kiedyś potrafiły. Pierwsza Rzeczpospolita, drodzy państwo. Drodzy widzowie, tu wydawca Tomek Mazur. Jak wiecie doskonale, dwa piętra wyżej w ogóle go nie widzimy, ale go słyszymy i tutaj mi krzyczy do ucha. Wtorek, wtorek, wtorek. No więc czas na wtorek. To też wtorek. We wtorek rząd przyjął rozwiązania gwarantujące ceny węgla. Żeby wyrównać te ceny, które będą dostępne dla klienta indywidualnego, zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł. Na dzisiaj gwarantujemy te 3 tony dla każdego gospodarstwa domowego. Ogrzanie standardowego domu o powierzchni 100 m kwadratowych wymaga około 5 ton węgla rocznie, czyli 2 tony i tak trzeba kupić po cenie rynkowej. Natomiast dom, w którym są szczelne okna, ocieplone ściany, dach i podłogi, zużywa tylko tonę i 300 kg ekogroszku w tym samym czasie. Może termomodernizacja prywatnych domów całkowicie na koszt państwa, zwłaszcza w perspektywie wieloletniej, będzie dla podatników zwyczajnie tańsza, nie wspominając już o smogu. Ukraine has a system like Russia has a rail. Ukraina ma system kolejowy jak Rosja. Rozstaw szyn jest inny niż w całej reszcie Europy. Zamierzamy zbudować silosy. Tymczasowe silosy przy granicy Ukrainy, w tym w Polsce. Żeby przeładowywać ziarno z wagonów do silosów, do wagonów i dalej do oceanu. W ukraińskich magazynach zalega nawet 25 milionów ton zboża. Do jego przewozu potrzeba specjalnych wagonów, bo inaczej ziarno spleśnieje lub zgnije. Nawet największe wagony zabierają niewiele więcej jak 60 ton. To znaczy, że potrzeba ponad 400 tysięcy takich wagonów. Na szczęście nie naraz. Ale gdyby je ustawić jeden za drugim, to mielibyśmy problem ze zmieszczeniem takiego pociągu w poprzek Afryki. I pomyśleć, że w latach 90. zespół inżyniera Suwalskiego opracował wózek kolejowy umożliwiający automatyczną zmianę rozstawu kół z szerokiego toru na normalny. Projekt opatentowano, wyprodukowano 80 kompletów i prace trwają. Jak trzeba było przewieźć z granicy setki tysięcy Ukraińców, PKP przypomniało sobie, że odkupiło technologię 3 lata temu. Ale nie ma terminu wdrożenia. Non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra. Choć następnego dnia papież na placu Świętego Piotra prosił, żeby nie zapominać o cierpiącym na skutek wojny ludzie Ukrainy, to wywołał kolejną burzę, kiedy na pytanie tygodnika La Stampa o to, czy popiera Władimira Putina, odparł: nie, nie popieram. Jestem po prostu przeciwny zredukowaniu złożoności wojny do podziału na dobro i zło. Oj, papież Franciszek, a jeżeli chodzi o te wózki, drodzy państwo, taka smutna anegdotka. Rozmawiałem niedawno na OFFie z jednym z członków rządu. Opowiedział mi, że w Unii Europejskiej, w dyspozycji Komisji Europejskiej jest ileś tych wózków na szeroki tor i Polska wysłała prośbę o te wózki i zgadnijcie, jaka była odpowiedź. Nie było żadnej. Dobrze, 996 zł za węgiel, 3 tony dla każdego potrzebującego. Już słyszałem głosy opozycji, na przykład pana Pawła Poncyliusza. Ale jak to tak? Z pieniędzy podatnika 3 miliardy wydawać, panie mecenasie? Panie mecenasie, no wydawać, wydawać. Przecież ten rząd prowadzi akcje wspierania ludzi mniej zamożnych, czy prowadzi programy społeczne po 30. zjeździe Solidarności, zresztą przemilczanym we wszystkich mediach. To jest towar, który rzeczywiście dociera do najszerszej grupy ludzi, więc pojawił się problem, no to do dano pieniądze. Gorzej, że nie dodano ich do tych okien termoszczelnych, znaczy, o których nie, była mowa. Akurat to jest program 52 tysiące. Czyli informacja była niepełna. 52 tysiące złotych każdy może wystąpić na ocieplenie domu. To są pieniądze bezpośrednio na materiały oczywiście przekazane. I teraz zadajmy pytanie, czy to źle, czy dobrze panu Poncyliuszowi, skoro problem jest. Problem jest nie do rozwiązania w inny sposób. Zobaczymy, kto będzie i jak oszukiwał na tych dociekach. Ale opozycja mówi, że to jest kupowanie wyborów. Mam dwa problemy z tym. Znaczy, jeden to jest, że oczywiście można powiedzieć, że ludzie muszą mieć jak ogrzać dom i jak przyjdzie zima, jakoś trzeba im pomóc. I to mogę zrozumieć. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że jest to kolejny ruch, który będzie zwiększał inflację, a nie zmniejszał. Znaczy, że docelowo to jest każda pomoc. To jest jedna rzecz. Druga, ten program jest dziwny, ponieważ te pieniądze nie idą bezpośrednio
pośrednio do klienta, tylko pośrednik będzie je dostawał. Czyli pośrednik sprzedaje za tą niższą cenę klientowi i potem będzie czekał na zwrot od państwa tej różnicy. Czy pośrednikowi to się opłaca w sytuacji, kiedy klient już przełknął tą cenę 3000 zł za tonę i jest gotów płacić tą sumę? Przełknął to, jeden emeryt, który ma 2000 emerytury, 15 tysięcy, skąd taką kasę weźmie? Będzie śmieci. Nie wiem skąd weźmie, ale węgla nie ma. On się sprzedaje po 3000 zł. W związku z tym pośrednikowi łatwiej będzie sprzedawać to po 3000 niż czekać potem na zwrot. Zbierać albo palić plastikowymi butelkami, bo tym będą palić, prawda? Ci wszyscy, którzy czekają na zwrot od państwa czy od samorządów pieniędzy za rodziny ukraińskie, które przechowywali. Ktoś dostał? Jak długo czekamy na zwrot VAT-u? To są takie rzeczy, które gdzieś odkładają się w pamięci przedsiębiorców i kiedy mają do wyboru sprzedać za mniej węgla, ale za 3000 i nie czekać potem na zwrot tej sumy od państwa, to obawiam się, że nie będą zainteresowani. A jeśli się odkładają w pamięci, to te akcje zamykania kopalń polskich z hasłem węgla już nie będziemy rozwijać, kopalnie trzeba zamknąć, uruchamiać kolejne programy socjalne, te zrealizowane. Pamiętam ministra Markowskiego, który spowodował, że najpopularniejszym samochodem na Śląsku był samochód Megan w pewnym momencie, bo jego cena odpowiadała odprawie dla górnika. Tego górnika, który poszedł do Czech pracować i pracuje tam najspokojniej, wydobywając ten węgiel. To nie jest takie proste, bo program społeczny budowano kiedyś tak, że zamykamy kopalnie. Chyba, że za chwilę Europa nam powie, że zamykamy i tyle. A propos węgla, bo akurat na przykład Włosi teraz przywracają energetykę węglową, no i nagle na autostradach protestują ekologowie, nie wolno i tak dalej. Kto za takimi protestami stoi? No, na pewno są część ludzi, która szczerze w to wierzy. Część prawdopodobnie tych, którzy sprzedają inny rodzaj energii. Pewnie gaz. No, także tutaj, ta siła Rosji, jeżeli chodzi o te organizacje społeczne, bardzo osłabła ostatnimi czasy. Widać to także w internecie. A co na obrazkach widzimy, co robią kierowcy z protestującymi za łebki? We Włoszech i poza granicę jezdni, bo to widzieliśmy w obrazkach. Natomiast pytanie o ekologów to jest pytanie o to, ile lat musiało trwać w Polsce, żeby sądy zaczęły badać, jaki mają interes prawny organizacje ekologiczne, które przeciwstawiały się każdej budowie, na przykład w centrum Warszawy. To trwało bardzo długo i pytanie, kto to inspirował? Ktoś powie, jak nie wiadomo, kto to pieniądze, bo to bardzo dobrze był tego, który chciał wybudować, a ekolog mu przeszkadzał, prawda? No i najbardziej prosta historia. Tak było ze złotymi tarasami, tak było z wielkimi budowami wokół, przy placu teatralnym. To obserwowałem od strony sądu, który kiedyś przyjmował bardzo prosto organizacje ekologiczne, a teraz pyta, jaki interes, jakie uzasadnienie w tej akcji wstrzymywania działalności. I tak, drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca pierwszej części. Teraz króciutko reklamy i po reklamach wracamy na antenę. Nutella Be Ready. Wyjątkowy smak kremu Nutella w kruchym wafelku. Mamo, jedziemy? Don't worry, be ready. Legendarny Twister KFC. Pyszny, chrupiący kurczak w towarzystwie bogatych składników zawiniętych w smakowitą tortillę. Kolekcja nowych smaków już na Ciebie czeka. Teriyaki, Hawaii pizza oraz tahini. Spróbuj je wszystkie teraz w KFC. Każdemu może się zdzwonić. Wybierz OC Warty w dobrej cenie, a w nim wiele korzyści, jak holowanie po wypadku. Kup na warta.pl lub u agenta. Warto dobrze się ubezpieczyć. Od tajemnic magii po magię bez tajemnic.
Od superbohaterów do bohaterów skandali. Disney Plus. O, będzie mizeria. A skąd wiesz, co zrobić, żeby była taka pyszna? Od twojej mamy. To ona przekonała mnie, że podstawą jest najsmaczniejszy jogurt. Primo. Pokazała mi, że najlepsze ogórki nie wyglądają idealnie. Świeży koperek pachnie ogrodem, a dojrzałe cytryny łatwo wycisnąć jedną ręką. No i ten idealnie kremowy jogurt. Nasza mizeria smakuje primo. Co ty? Primo. Smakuje primo. 2 lata za darmo? Ja i moja firma chcemy to mieć. Tak, dla firm w Play mamy internet światłowodowy od UPC. Nawet przez 2 lata za darmo. Ale 2 lata za darmo? A dla firm, które mają internet od UPC, abonament komórkowy z 60 GB w Play, nawet przez 2 lata za darmo. Warto było żyć tak długo, żeby tego doczekać. UPC przeszło do Play. Teraz po raz pierwszy w Polsce, łącząc nasze usługi dla firm, można zyskać nawet 2 lata za darmo, bo w Play płacisz mniej. Play. Chmelowe Mistrzostwa Świata. Kategoria orzeźwienie. Żatecki Zero ręci za orzeźwienie. Żatecki Rusia i... Leć, Żatecki! Leć! Żatecki 0%. Najlepsi w orzeźwieniu. Każdemu może trafić. Kup pakiet OC i AC na warta.pl lub u agenta. Nowa Skoda Karoq. Dynamiczny charakter, przygoda i radość z każdej drogi. Nowa Skoda Karoq. Wszystko przed tobą. Latem potrzebujesz świeżego powietrza. Wychodzisz z domu. Biegniesz i wylewasz 7 poty. Upał dokucza nie tylko tobie. Zmęczenie, ciągłe pragnienie. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal. Nawadnia, gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów w upalne dni. Zawsze wtedy, gdy potrzebujesz energii. Litorsal. Wybierz swój ulubiony smak. Dzisiaj poruszymy ważny temat dotyczący zdrowia kości. Według badań wraz z wiekiem nasze kości tracą gęstość, co może prowadzić do złamań osteoporotycznych. Warto je skutecznie chronić i wzmacniać, stosując wapń i witaminę D3 wzbogacone witaminą K2. Wszystko to znajdziemy w Molekin Osteo. Molekin Osteo zawiera wapń, witaminy D3 i K2MK7. To tak zwany trójkąt dla zdrowych kości. Molekin Osteo. To, czego potrzebują twoje kości. A ty ciągle w ruchu, wiesz? Ja też muszę odmalować ogrodzenie, ale boli mnie kręgosłup. Na ból kręgosłupa wypróbuj Dolgit. Ten żółty krem z apteki. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Szybko działa dokładnie w miejscu bólu. To co? Pomożemy sąsiadom? Oczywiście. Krem Dolgit na długo wystarczy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteś sławny, poszukują cię w całym stanie. Istnieje bardzo delikatna równowaga pomiędzy dobrem a złem. Billy the Kid. Dobry chłopak, który robił złe rzeczy. Teraz w salonach Agata wszystkie meble 10% taniej. Wszystkie dodatki 20% taniej. Albo 30 totalnie darmowych rat. A dodatkowo ten narożnik z funkcją spania i ta szafa z dużym lustrem jeszcze taniej. UPC przeszło do Play. Najszybszy internet w Polsce dołączył do największej sieci komórkowej w Polsce. Teraz, łącząc nasze usługi, można zyskać nawet 2 lata za darmo, bo w Play płacisz mniej. Play. Ktoś ma farta, drogie auta i bogatą żonę lub miliony w swojej skarpecie dzisiaj odłożone. A tobie starczy 2 i los to kolekturka i jest wygrana, grana, tydzień w tydzień wypłacana. Bardzo dobrze to rozgrywasz. Szybkie 600 dziś wygrywasz. Tutaj grana jest wygrana. Co tydzień 6 stówek. Co tydzień wypłacana. Przez rok cały moc złotówek. 3, 2, 1, odlot.
Falcon i Zimowy Żołnierz. Serial oryginalny Studia Marvel w Disney+. Dostępnym w Plusie, Polsat Box i Netti. Kiedyś pieniądzom zagrażali piraci i sztormy, a dziś, jak już, to bardziej inflacja. Dlatego pomagamy chronić wartość Twoich pieniędzy. Wybierz mocne 6% na lokacie mobilnej z kontem dla Ciebie. Crédit Agricole, Twój bank pełen korzyści. Jak dbać o skórę podczas menopauzy? Odkryj innowację Neovadio Lodvishi. Reaktywuje 5 mechanizmów skórnych podczas menopauzy. Skuteczność potwierdzona przez dermatologów. Przywraca jędrność i redukuje suchość skóry. Wybierz Neovadio Lodvishi. Dodatkowe środki z funduszy europejskich służą wsparciu projektów w ramach programu Mój Prąd. Program Mój Prąd dofinansowuje zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła oraz urządzeń do zarządzania energią w domu jednorodzinnym. Wejdź na stronę www.mójprąd.gov.pl i złóż wniosek. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Spot powstał przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Część druga debaty tygodnia, niezmiennie w tym samym składzie. Mecenas Marek Markiewicz, Tomasz Wróblewski oraz moja skromna osóbka, czyli Grzegorz Jankowski. I czas, drodzy widzowie, na środę. Wojna dłuższa i chłodniejsza niż zimna wojna dobiegła końca. Rząd w Kopenhadze poinformował, że wyspę Hansa w ciśnienie Naresa podzielono na pół, co kończy trwający od 1973 roku konflikt graniczny z Kanadą. Działania wojenne miały raczej charakter dowcipny. Duńczycy i Kanadyjczycy na przemian umieszczali swoją flagę na bezludnym skrawku skały i zostawiali butelkę eleganckiego trunku dla przeciwników. Ale to coś więcej niż graniczna ciekawostka. Prawo do eksploatacji obszarów wokół bieguna północnego roszczą sobie USA, Kanada, Dania, Norwegia i Rosja, a szacuje się, że w Arktyce znajdują się bogate złoża ropy, gazu i cennych metali. Porozumienie między członkami NATO oznacza, że żarty się skończyły i dosłownie, i w przenośni. Choć otwarcie drogi wodnej do Elbląga nastąpi dopiero 17 września, to pierwsza jednostka przepłynęła z Zalewu Wiślanego na wody Zatoki Gdańskiej bez konieczności korzystania z terytorium Federacji Rosyjskiej. Skoro jesteśmy przy wodnych tematach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku niemieckich organizacji ekologicznych i nakazał wstrzymanie pogłębiania Dolnej Odry. Tym samym odbudowa szlaku wodnego trzeciej klasy utknęła na mieliznach Parku Narodowego Unteres Odertal. Przyzwyczailiśmy się, że wody Odry niosą do polskiego morza statki ładowne polskim węglem. Jeszcze w latach 70. Odrą spławiano 22 miliony ton rocznie. Dziś Górną Odrą 1 257 000, a w dolnym odcinku zaledwie 675 tysięcy ton. Z Gliwic do Szczecina są w stanie przepłynąć tylko łodzie turystyczne. Rzekami w Europie transportuje się 7% towarów, w Polsce 0,7%. Oblicza się, że zestaw rzeczny z 72 kontenerami, odprawiany raz dziennie z portu w Gdańsku, mógłby zredukować rocznie liczbę tirów na drogach o 15 tysięcy. No i komu się nie podoba ten transport na Odrze? Dobrze, ale zaczynamy od przekopu Mierzei Wiślanej. No właśnie, i nie ma tej Mierzei jak natura chciała, że zacytuję klasyka, Tomek Wróblewski. Znaczy, pomysł jest bardzo dobry zarówno z względów politycznych, znaczy, żeby nie dać się szantażować i blokować Rosji, i to jest jedno. Drugi, że rzeczywiście dla miasta... dalej, bo już blokuje od jakiegoś czasu. Dla miasta Elbląg to też dość istotne, bo to jednak miasto, które przechodziło dość trudny okres, a jest to otwarcie dla nich. Tam problem pozostaje oczywiście głębokość tego przekopu, że brakuje 2 metrów, żeby większe statki mogły przepływać. Nie wiem, może to jest kwestia pogłębienia w przyszłości. Natomiast co do samego pomysłu, jak najbardziej, oczywiście pojawiło się mnóstwo głosów zarówno klimatystów, którzy byli przeciwko temu, jak i polityków, żeby nie wydawać na to pieniędzy. Natomiast pomysł wydaje się ze wszech miar dobry i jak najbardziej uważam, że jakiekolwiek udrożnienie jakiegokolwiek ośrodka miejskiego to jest zawsze dobra rzecz. Panie mecenasie, nie lepiej było, żeby to zostało tak, jak natura chciała?
Bo gdyby chciała, to by zrobiła. Tak jest. Powiedzmy jasno, pani premier Kopacz, która nie tylko badała kotlety, ale znała się także kotlety w Warsie, zaglądając podróżnym z zapleców. Przecież to jest tak. Ja jestem na tyle dojrzały, powiedzmy, że ja pamiętam, że z Krynicy Morskiej się latało wodolotem do Kaliningradu. Widziało się flotę bałtycką, całą zardzewiałą notabene. Widziało się też przesmyk, który jest po stronie rosyjskiej, zablokowany od iluś już lat. Stoją dwie kanonierki i nie ma jak przepłynąć. To trzeba było to zrobić. Trzeba było ten przekop zrobić. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Kto krzyczał? Krzyczeli Rosjanie. I teraz z nazwiskami polecimy. Proszę bardzo, tych, oczywiście. Którzy mówili, że nie, że nigdy, że przyroda, że gniazda lęgowe, że kormorany będą jeszcze bardziej paskudzić niż paskudzą w kątach rybackich, prawda? I się udało. Jest coś, co od początku do końca zostało zrobione i to cieszy, bo to ma sens. To można zmarnować, ale może być niezwykle pożyteczne, jak popatrzymy, że już od Ostródy jest kanał z dawnych, dawnych czasów, który jest w miarę czynny. Tylko należałoby go wyremontować, czyli można płynąć do Elbląga, z Elbląga do Gdańska, z Gdańska na Hel. Matko, ileż to atrakcji by było, gdyby w to zainwestować, tak jak ktoś może wreszcie kupi jakiś stateczek wycieczkowy w Warszawie, żeby mógł popływać sobie po Wiśle, ale to już nie moja sprawa. Co tam jest ciekawe, to ten argument, że tak jak natura chciała, jest fałszywy, bo jeszcze przed wojną, jeszcze do lat 30. ten przesmyk był. Naturalnie tam była wyspa i przed wojną jeszcze był tam przepływ. On z czasem po prostu był zarastał, nikt się tym nie zajmował, no to był lata PRL-u, tak generalnie nikt niczym się nie zajmował i to zarosło. Także jeżeli chcemy, żeby coś wróciło do stanu pierwotnego, do natury, to właśnie to jest jakieś rozwiązanie, które przywraca stan poprzedni. A jak się mówi natura, to inni mówią, Pan Bóg jakby chciał, to by stworzył. I od razu mamy pewne napięcia na linii sojuszu lewicowo-liberalnego. A ci niemieccy ekologowie, którzy blokują teraz polski transport na Odrze? Jak ale to? Dlaczego przed warszawskim sądem? To tego nie rozumiem. Znaczy, to może być, no bo będzie skuteczne. No, ale jest taki sam sąd przecież w Szczecinie. Jest w Gorzowie ładny sąd. Dlaczego tutaj? To jest pierwsze pytanie. Na szczęście wyrok nie jest prawomocny, pamiętajmy. I są jeszcze trybunały, które, przed którymi można zadać pytanie, dlaczego jak spławiano, a się teraz nie spławia, to nie można spławiać dalej. Naród poetów powinien zrozumieć wspólny interes. Rzecz jest jeszcze o tyle interesująca, że tu jest różnica w samych Niemczech, że Unia Europejska nie sprzeciwiała się projektowi. Dwa, Berlin, rząd niemiecki nie sprzeciwiał się projektowi. Sprzeciwiały się lokalne społeczności, przez które prowadzi autostrada dość ruchliwa, która przewozi towary z południa na północ ciężarówkami, także przez te miasta. Zaopatrują się tam te ciężarówki w hot dogi, w benzynę i te miasta w pewnym stopniu z tego żyją. Jeżeli część tych towarów, nawet niewielka, ale trwałych, cięższych towarów byłaby spławiana Odrą, no to ten ruch na autostradzie byłby mniejszy. Powstaje także równoległa autostrada w Polsce, także to by było ekonomicznie, myślę, duże, nie wiem jak duży, ale na pewno cios dla tych lokalnych ośrodków. Z prądem, a tam ci w drugą stronę. Przecież jest szereg sposobów znalezienia kompromisu. A propos natury, drodzy widzowie, taka ciekawostka. Czy wy wiecie, że jeszcze 100 lat temu warszawska dzielnica Saska Kępa była Wisłą? Nie wiem, czy wiecie też, że mniej więcej 600 lat temu należała do lewobrzeżnej Warszawy w okolicach Mokotowa i tak na przestrzeni setek lat przemigrowała na drugą stronę Wisły. Taka ciekawostka, a teraz, kochani widzowie, czwartek. Czwartek okazał się dniem tweeta. Serwis Niechta opublikował zdjęcia Rosjan z Legionu Wolność Rosji walczących po stronie Ukrainy, którzy pojmali do niewoli ukraińskich separatystów walczących po stronie Rosji. Wizyta prezydenta Francji, kanclerza Niemiec, premiera Włoch i prezydenta Rumunii w Kijowie odbiła się szerokim echem na krajowej politycznej scenie twitterowej.
Nad faktem, że między gośćmi prezydenta Żałęskiego nie ma premiera Morawieckiego, ubolewał i Donald Tusk, i Grzegorz Schetyna, i Paweł Kowal. Polecamy kwerendę naszego serwisu internetowego. I opis wizyty premierów z 15 marca tam można znaleźć, i relacje z wystąpienia prezydenta w ukraińskim parlamencie z 22 maja. Maciejowi Gduli natomiast zazdrościmy wsparcia ze strony własnego środowiska politycznego. Przecież był miesiąc temu. Kobiety z formacji zawsze przypomną. A czy 3 miesiące temu ubolewałeś nad tym, że w Kijowie nie ma Macrona, Scholza i Dragiego? Tomasz Cimoszewicz, z tych Cimoszewiczów, utyskiwał na procesję Bożego Ciała, że zablokowała ruch, i był łaskaw porównać tę niedogodność do biegów ulicznych, które wyłączają z użytkowania pół miasta na cały dzień. Trzeba zrozumieć siłę tradycji. Przypomnijmy, że ołtarz Bożego Ciała utrudniał posłance Agnieszce Pomaskiej dbanie o tężyznę fizyczną, zanim to było modne. To znaczy kiedy? Tysiące lat temu? Tysiące lat temu, tak, dokładnie. Ona ma tyle lat. Ale co komu przeszkadza Boże Ciało? Ja tego nie mogę zrozumieć. No temu, kto nie ma nawyków z domu, no to przecież albo nie ma nawyku z domu, by szanować zwyczaje innych. Bo albo chodził na procesję, albo nauczono go, żeby szanował zwyczaje sąsiadów, którzy mieli inne zwyczaje. Jest wojna, dymy w kościołach przerzucono. Pierwszy maja mu nie przeszkadzało. Nie, zbliżają się wybory. Atmosfera już jest przedwyborcza i każdy próbuje budować gdzieś coś dla swojego elektoratu, a ponieważ całe spektrum polityczne przesuwa się radykalnie na lewo i w sprawach gospodarczych oczywiście nikt nie prześcignie PiSu, jeżeli chodzi o... Wrażliwość społeczną. Okay, wrażliwość społeczna, tak. Dziękuję. Wrażliwość społeczną to w sprawach obyczajowych i owszem. No i tutaj dlatego jest taka intensyfikacja działań, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe, jeżeli chodzi o kwestie kościoła i takie budowanie tego elektoratu na kontrze do PiSu. Po prostu zbliżają się wybory. Jak ja słyszę premiera byłego Tuska, który mówi o tym, że mieszkanie ma być prawem, a nie towarem, no to już w zasadzie jest pikiet i to już jest taka skrajna lewica. Będzie w ślubie kościelnym przed wyborami, ale to też pamiętam. Tak. Natomiast pamiętam to film Baryi chyba był, gdzie to jeszcze się spotykali rodzinami na Wigilii, prawda, zasiadali, był karp, była choinka i śpiewali podmaskowny je wieciera. I to wtedy przeszło przez cenzurę, a dzisiaj się nie udaje zadać pytania, a co różni lewicę tak od prawicy? Co, sposób gospodarowania? Nie, no przecież wszyscy już wiedzą, że samochód się produkuje w jeden. Czy się różni zarządzaniem społeczeństwem? Też nie. Różni się stosunkiem do tradycji, liczy się tylko przyszłość, mówi lewica, prawda, zapominając o przeszłość, i stosunkiem do kościoła. I to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, wybory, że to jest zbliżają. To pole konfliktu jedyne, bo już nikt nie mówi o planowej gospodarce, o społecznej własności środków. O wolnym rynku. O tym, że Kautsky był renegatem, czy nie, prawda? To jesteśmy tego nauczeni przez długie lata. Teraz przedmiotem wojny jest Kościół i historia. I o to idzie. Panowie, wracamy do wizyty w Kijowie Macrona, Scholza i Dragiego. Nie pojechał tam premier Morawiecki, nie pojechał prezydent Duda. I opozycja krzyczy, no świetnie to oddał nasz lektor. I opozycja krzyczy tutaj, dlaczego nie było go w Kijowie, Tomasz? Zbliżają się wybory. Znaczy, to jest tak samo. No, opozycja zawsze musi narzekać, tak? Znaczy, ale w takiej momencie... strategicznej w momencie, kiedy Polska pomaga z importowaniem, przerzucaniem ukraińskiego zboża, to słyszymy, że to zaszkodzi od byłego premiera Tuska polskim rolnikom. W momencie, kiedy polscy politycy jeżdżą za każdym razem do Kijowa, do Lwowa, spotykają się, to czy lepiej by było, gdybyśmy to uzgadniali z Berlinem? W momencie, kiedy Berlin jeździ, to szkoda, że my nie pojechaliśmy razem z Berlinem. A w domu trzeba było słuchać, bo się zawsze mówiło, przychodzi się na zaproszenie, prawda? Żołoński nie zaprosił prezydenta Niemiec. Było, prawda? Tego już nikt nie przypomniał. Mówi, no niech ten przyjedzie, może coś wreszcie
zrozumie z tymi 5 tysiącami. Swoją drogą, sytuacja była bardzo skomplikowana dyplomatycznie, bo polski rząd poinformował Berlin, że się wybiera nasz prezydent do Kijowa i wtedy Scholz zaproponował, to ja też pojadę. Po czym to polska strona zadzwoniła do Kijowa i powiedziała, no to tutaj z nami jest miejsce w pociągu i chciał się załapać Scholza. Co usłyszeli? Nie, jego nie chcemy. No i polska strona była w tej trudnej sytuacji, żeby przekazać tą niemiłą informację. Tak jak z tym Bożym Ciałem, tak i z zasadami savoir vivre trzeba patrzeć, kto zaprasza, a kto nie zaprasza. To się czasami prawda jest taka, że stało się bardzo dobrze. Dzięki temu był porządek przez 2 tygodnie. Stało się bardzo dobrze, że była ta wizyta trzech można ufać polityków. Niemcom i Francuzom tutaj. Zobaczymy, ale jeżeli rzeczywiście Ukraina wejdzie na ścieżkę wchodzenia do Unii Europejskiej, to będzie przede wszystkim sukces Polski, która była od samego początku tak aktywnie starała się i zabiegała o to, żeby wzmocnić pozycję Ukrainy i żeby zapewnić jej dojście do Unii Europejskiej. To nie były Niemcy, to nie był Macron, to nie był także nawet premier Rumunii, który zabiegał o uznanie prawa Ukrainy do starania się o miejsca w Unii Europejskiej, tylko Polska. I na koniec, nawet jeżeli to ich usta wypowiedzą, tak, chcemy zaprosić Ukrainę do Unii Europejskiej, to dalej będzie sukces Polski. I wie o tym Zieleński, wiemy o tym my i wiemy to także w Unii Europejskiej. Premier Johnson, który jak wyjechali, przyjechał natychmiast, sądując, czy tam za dużo nie chcieli wyciągnąć i przypominając, że można by tu stworzyć obszar polityczny, ważny z punktu widzenia Europy i bardzo niebezpieczny z punktu widzenia Unii Europejskiej. Bo co robi teraz nasz minister spraw zagranicznych w Macedonii na przykład? Kto woził premiera Słowenii, ludzi ze Słowacji, z Bułgarii tam? Tak jakby kojarząc, że w tym rejonie się mówi może innym językiem, ale się rozumie inną temperaturę polityki. Wreszcie wszyscy przeżyli tu komunizm, czego nie przeżyli panowie we Francji i w Niemczech. O, we Francji to przeżyli komunizm. No, ale nie radziecki, ale swój własny. Ale nie taki. To taki komunizm to prowadził do przekonania zawsze, że zbrodnie rosyjskie nigdy nie były tak poważne jak niemieckie. Pamiętam profesora Wieczorkiewicza, który mówi, a głód na Ukrainie to kto wymyślił? I wtedy redaktor Morozowski za nie mówił, co się rzadko bardzo zdarza, ale to było parę lat temu. Jak mi smutno, to oglądam materiał, który kiedyś omawiali. Ten ważny obszar polityczny. Widziałem tylko, że tweeta prezydenta Dudy po wizycie Scholza i Macrona w Kijowie i był bardzo dobry. Powiedział, że z tego się cieszymy. Jeżeli Polska chce odgrywać ważną rolę w Europie, to także powinna... A ten ważny obszar polityczny, drodzy widzowie, to jest Ukraina, to jest Polska, to jest Wielka Brytania, wszystko pod patronatem Stanów Zjednoczonych. I dlatego Niemcy na to się krzywo patrzą. I już teraz czas na piątek. Kraków dostał pozwolenie na budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. Połączy ona bulwar Inflancki z bulwarem Wołyńskim i będzie kosztować około 70 milionów złotych. Ale większe kontrowersje budzi kładka pieszo-rowerowa w Warszawie. Okazało się, że budowa, która pochłonie 120 milionów złotych, nie ma ani studium wykonalności, ani analizy korzyści. Tak przynajmniej twierdzi Jerzy Gozdek z partii Razem. Jak Ratusz mówi, że nie potrzebuje takiego dokumentu, to mówi tyle, że wydatkujemy pieniądze i nie musimy, bo prawo nas nie obliguje, wykazać, że wydajemy je z sensem, więc tego nie robimy. To jedna sprawa, ale skoro już i tak wydajemy tyle pieniędzy, to czy nie może być ładnie, tak jak w Bilbao, Dublinie czy Newcastle? Zabójca Andrzeja Kolikowskiego Pershinga wyjdzie z więzienia 3,5 roku wcześniej, mimo negatywnej opinii zakładu karnego w Herbach. Tak zdecydował sąd okręgowy w Częstochowie. W postanowieniu czytamy, że proces resocjalizacji może zakończyć się sukcesem i przypadek Ryszarda Boguckiego jest tego najlepszym przykładem. Prokuratura złożyła zażalenie i sprawa trafiła do sądu wyższej instancji. Panie mecenasie, ja się za głowę łapię. Jak to jest? Zabójca
wychodzi kilka lat wcześniej, w ogóle, że on wychodzi z tego więzienia. I to decyduje o tym sąd, mimo protestów prokuratury. W ogóle tego nie rozumiem. Jest bogate orzecznictwo na ten temat, że przy zwalnianiu przedterminowym, warunkowym nie bierze się pod uwagę charakteru przestępstwa, tylko się bierze pod uwagę prognozę, jaką daje zabójca. Być może jest przydatny na rynku w tym momencie. Natomiast nie ma związku między tym, co zrobił kiedyś, bo za to cierpiał. Czyli Pershinga więcej nie zabije po prostu i to wystarczy. To nie wiadomo, kogo nie zabije, nie rzucajmy słów na wiatr. Przecież na rynku jest mało osobników tak płodnych w pomysły zabijania, jak zwalniany właśnie z zakładu karnego. Dlaczego tylko to się odbywa przy proteście zakładu karnego? Oto tego nie rozumiem, bo niedawno miałem sytuację, w której zabiegaliśmy, żeby po 28 latach zwolnić człowieka o złej przeszłości, ale może już starczy, bo tak by musiał dożyć do końca dni swoich. I zakład powiedział, że uczestniczy w grypserze po 28 latach i dlatego go zwolnić nie można. To jest niezwykle trudne. 18 lat spędził w pojedynczej celi, 28 w ogóle za co? W zakładzie. No już, no co za co? No za co? Za morderstwo. Przecież nie za wojnę. No. Ale pytanie jest właśnie, jak to jest z tą karą? Jak to jest z miłosierdziem? Jak to jest z resocjalizacją? No bo w zasadzie to by należało to kończyć tak, jak przodkowie robili, ale przecież ja tego nie powiedziałem. No i koszty, bo to był koszty. Warunek koszty. Osoba starsza, jeżeli już tak długo siedział w tym więzieniu, jest schorowana, podnosi koszty. Ale on zamordował! Ja wiem, tylko mówię, że jeżeli zakładamy, że ta osoba już nie popełni tej zbrodni, natomiast jest schorowana, podnosi nam koszty więziennictwa, to może niech już idzie. Ty byś wypuszczał? No ja nie znam tej sprawy konkretnie, trudno mi się odnieść, ale podanie argumentów. Bardzo dobrze, bo jest bogate orzecznictwo przecież. Nie wiem, ja mam wrażenie, że jest to w takim razie niezgodne z tak zwaną praworządnością, o której tyle ci sędziowie, którzy wypuszczają takich ludzi na wolność, właśnie mówią. A pomysłem kolegów ideowych Leszka Millera w stanie wojennym było sadzanie ze zbrodniarzami wojennymi działaczy Solidarności, jak to miało miejsce na przykład w Barczewie. Żeby tak patrzyli sobie... Koch chyba się nie tak, na tym samym oddziale, co Słowik, co Kropiwnicki i inni, tak żeby tak się napatrzyli, jak wygląda zbrodniarz i potem już nie wracali do działalności politycznej wymierzonej w podstawy ustroju. Nie chcę przypominać kazusu Moczarskiego. To takie dobre komunistyczne metody wychowawcze. A Moczarski, przypomnijmy, drodzy państwo, siedział w latach 40. z Jurgenem Stropem. Tak, czyli katem Warszawy. I napisał... Getta konkretnie. On dowodził... Tak, katem getta. Dowodził zniszczeniem getta bez żadnych skrupułów. Bardzo ciekawe rozmowy prowadził, ale przed egzekucją, która nastąpiła i którą bardzo Moczarski ładnie opisywał. Ostatnie 15 sekund dla Tomka Wróblewskiego. Ja niewiele mam do powiedzenia na temat wyroków i myślę tylko, że to nie jest największy problem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Znacznie większym jest jego nieprzewidywalność, jego długość trwania procesów sądowych. Jakby z ust mi wyjęte. Także nawet bym się nad tym specjalnie nie koncentrował, gdybyśmy nie musieli 6-7 lat czekać na byle jakikolwiek wyrok i to jest raczej rzecz, która mnie bardziej nurtuje. Mecenas Marek Markiewicz, dziękuję serdecznie. Tomasz Wróblewski, dziękuję serdecznie. Osiągnęliśmy zgodę, absolutnie. Oraz nasz wydawca, czyli Tomasz Mazur, któremu również dziękujemy serdecznie. Drodzy widzowie, to tyle dzisiejszej debaty tygodnia. Mam nadzieję, że wam się podobała. Życzę wam miłej niedzieli, a za chwilę zapraszam na program Raport.